Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. To jest program Tydzień w Łodzi, za mikrofonem Katarzyna Giedroyć, a ze mną w Radiu Złote Przeboje jest profesor Przemysław Weingärtner z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Historii Polski Najnowszej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać sobie o historii Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli lata 1918-1939, i sprawdzimy, czy dobrze one zapisały się na stronach łódzkich kronik. No i zaczniemy od tego, że jest rok 1918, Polska odzyskuje niepodległość i jak to wszystko wygląda w Łodzi? To znaczy, no, jeśli chodzi o Łódź, no to odbyły się tutaj w 1918 roku wydarzenia, które niektórzy nazywają wręcz takim małym łódzkim powstaniem, to znaczy odbyło się rozbrajanie Niemców przez mieszkańców Łodzi, przez bojowników Polskiej Organizacji Wojskowej, tudzież również organizacji, które funkcjonowały w okresie I wojny światowej w konspiracji, a teraz wysłały swoich przedstawicieli na ulicę i zresztą odbyło się to w dość dramatycznych okolicznościach, ponieważ dochodziło do starć pomiędzy wojskami niemieckimi a tymiż właśnie łódzkimi bojownikami, no między innymi taka słynna w cudzysłowie bitwa o chociażby dworzec fabryczny, czy dworzec Kaliski, czy starcie w okolicach placu Wolności. No ale ostatecznie sytuacja uległa rozwiązaniu na zasadzie kompromisowej, tak? To znaczy oficjele łódzcy, przedstawiciele magistratu łódzkiego, ile można wtedy o nim mówić, doszli do porozumienia z miejscowym garnizonem niemieckim, no i w przeciągu kilku dni nastąpiła ewakuacja wojsk niemieckich z Łodzi. To jest zresztą sytuacja dość podobna do tej, która miała miejsce na ulicach innych polskich miast w listopadzie 1918 roku. Oczywiście tym sygnałem do podejmowania działań była zazwyczaj informacja o tym, że do Warszawy wrócił z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Tak? To był taki punkt zapalny, który stanowi pewien symbol jak gdyby tego odzyskiwania przez Polskę niepodległości, no i jak również odzyskiwania niepodległości w tym aspekcie lokalnym, tak? Czyli przez poszczególne miasta na ziemiach polskich. Czyli mamy Łódź wyzwoloną, będzie pewnie przystępowała do odbudowy gospodarki, odbudowy kultury, bo pewnie to wszystko jest zniszczone. To znaczy, jeśli chodzi o zniszczenia, znaczy zniszczenia w Łodzi były dość szczególne, bo to oczywiście nie były zniszczenia, które my kojarzymy chociażby z okresem II wojny światowej, tak? A więc mnóstwo zburzonych budynków, zlikwidowana infrastruktura, mosty, drogi i tak dalej. Problem Łodzi miał raczej charakter dość specyficzny. Mianowicie do bolączki, jaka w ogóle występowała w skali całej Polski międzywojennej, która generalnie była państwem dość biednym, państwem na dorobku, które dopiero kształtowało swoją gospodarkę narodową. W przypadku Łodzi dochodził aspekt dodatkowy. Czasami historycy używają takiego określenia: Łódź ma pecha do niepodległości, dlatego że pamiętajmy, że Łódź w okresie zaborów to jest najszybciej rozwijająca się metropolia, centrum, ośrodek gospodarczy, przemysłowy, nawet nie tyle Królestwa Polskiego, co w ogóle Imperium Rosyjskiego na jego oczywiście zachodnich rubieżach, co związane jest z tym, że Łódź mogła korzystać do woli zarówno z ogromnych rynków zbytu w Rosji, jak i również z wielkich rynków surowców. W momencie, kiedy wybuchła I wojna światowa, te zniszczenia, o których mówiliśmy, miały charakter o tyle istotny, że na przykład nastąpiła wywózka części robotników, części parku maszynowego, ewakuacja fabryk na wschód, czyli była to ucieczka przed nadciągającymi wojskami austriackimi i niemieckimi przede wszystkim. Natomiast później oczywiście wybuch najpierw rewolucji w Rosji, potem pucz bolszewików, dojście do władzy partii bolszewickiej i wreszcie po I wojnie światowej konstytuowanie się tego, co będziemy później określać państwem totalitarnym, czyli Rosji Sowieckiej, potem Związku Sowieckiego, spowodowało, że oczywiście Łódź została od tych i rynków zbytu, i rynków surowców zupełnie odcięta. One stanowiły o być albo nie być przed I wojną światową, tak zwanej ziemi obiecanej. No więc siłą rzeczy problemy gospodarcze Łodzi nie wiązały się tylko z tym, że mamy oto kształtujące się młode państwo, no, które musi dać sobie radę ze swoimi bolączkami ekonomicznymi, tudzież rzeczywiście ze zniszczeniami wojennymi. Pamiętajmy, że wojna na ziemiach polskich trwała trochę dłużej niż w innych państwach europejskich, bo kiedy skończyła się I wojna światowa, rozpoczęła się wojna z Ukraińcami o Małopolskę Wschodnią i oczywiście wojna z Rosją Sowiecką przede wszystkim, ale te problemy również miały taki charakter strukturalny, tak? To znaczy miasto zostało raptem pozbawione surowców i pozbawione dotychczasowych rynków zbytu. To wszystko trzeba było odbudować od początku. Stąd też określenie, którego
czasami używają historycy, to znaczy Łódź w okresie dwudziestolecia międzywojennego to już jest taki cień dawnego polskiego Manchesteru, prawda? To znaczy są jeszcze przemysłowcy, którzy usiłują pływać na powierzchni, usiłują dawać sobie radę. Niektórzy czynią to bardzo sprawnie, ale to oczywiście nie może zmieniać faktu, że w biednym państwie Łódź, tracąca zbyt i tracąca rynek surowcowy, miała się tym gorzej. Będziemy tutaj oczywiście jeszcze mówić o tym, ale wydaje mi się, że nie jest to aż taki bardzo jednoznaczny obraz, jak tutaj pan, co prawda jest pan znawcą tego okresu, przedstawia. Dojdziemy do tego, że no, coś jednak się zaczyna, rozpoczyna się chociażby budowa wodociągów, czy kanalizowanie nieruchomości, rozwija się akcja elektryfikacyjna, radiofonizacja, komunikacja Łodzi. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówić. Tymczasem zauważyć się da, właściwie trzeba zauważyć, że historia lubi się powtarzać i no, kilkadziesiąt lat później dzieje się coś bardzo podobnego. Mamy pewną analogię do tych zjawisk. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Czyli panie profesorze, wracając do upadku przemysłów w dwudziestoleciu międzywojennym, do jakiego późniejszego okresu możemy to przyrównać? I zresztą trochę podobna sytuacja wystąpiła, jeżeli mówimy o tym pechu Łodzi do niepodległości, po roku 89, kiedy znowu przemysł włókienniczy łódzki nastawiony w dużej mierze na potrzeby tak zwanego RWPG i bloku wschodniego, no właściwie dość szybko stracił rację bytu funkcjonowania w takim kształcie, w jakim funkcjonował przed 89 rokiem. No plus do tego doszły oczywiście działania gospodarcze preferujące, byśmy to dzisiaj powiedzieli tak dość doktrynalnie, zasady czy reguły działania takiego liberalnego w gospodarce przy pozbawieniu jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa, przemysłu. No i skutek tego był taki, że właściwie nastąpiła likwidacja tego, co nazywamy Łodzią Przemysłową, tak? Czyli tym klasycznym kominogrodem, prawda, tym dawnym miastem przemysłowym włókienniczym. Czyli w ogóle możemy powiedzieć, że w XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami, to w Łodzi lepiej rozwijała się gospodarka niż później, jak już odzyskaliśmy niepodległość? Tak. To jest, ja wiem, to jest bardzo mało budująca teza, ale to jest po prostu fakt, tak? To znaczy w jakiejś mierze można powiedzieć, że trochę podobnie wyglądało to chociażby zupełnie gdzie indziej, to znaczy w zaborze pruskim, gdzie mówimy o tym, że zabór pruski, czyli Wielkopolska, to był tak zwany spichlerz, prawda? Państwa pruskiego, więc w związku z tym, gdyby patrzeć tylko przez wskaźniki ekonomiczne rozwoju gospodarczego, to byśmy powiedzieli, że rozwój Wielkopolski i rozwój na przykład Łodzi oczywiście w granicach dwóch różnych państw imperialnych, czyli Cesarstwa Niemieckiego z jednej strony, a z drugiej strony Cesarstwa Rosyjskiego, no wyglądał rzeczywiście bardzo dobrze, tak? Jeśli mówimy o wskaźnikach wzrostu, powiedzmy, przemysłowego czy gospodarczego, no brakowało pewnego drobiazgu, to znaczy niepodległości. Natomiast po roku 18 mieliśmy niepodległe państwo, ale z racji tego, iż to państwo powstało w wyniku połączenia trzech zaborów, trzech ziem polskich pozostających w granicach zupełnie innych systemów, zupełnie innych organizmów państwowych, przez okres zaborów nastawionych na potrzeby tychże państw zaborczych, więc musiał się odbywać bardzo żmudny, trudny, bolesny proces tworzenia nowej całości, tak? Tworzenia nowych połączeń ekonomicznych, co było tym bardziej trudne, iż no, w owym czasie oczywiście nikt nie myślał o ewentualnych środkach pomocowych z Unii Europejskiej, takowej nie było. Nie było też możliwości w większym stopniu ingerencji państwa, gdyż państwo było po prostu biedne. I w związku z tym, no niestety ten rozwój ekonomiczny Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego to jest właściwie ciąg pokonywanych albo do końca niekoniecznie pokonywanych trudności, czego dowodem są chociażby losy fortun tak zwanych lodzermenszów, tak, czyli tych ludzi Łodzi sprzed 1918 roku, którzy rzeczywiście popadają w ogromne tarapaty finansowe, ekonomiczne po roku 18. Czyli te rodziny, te rody fabrykanckie, o których tutaj mówimy, to chociażby poznańscy, Heinzlowie, Gromanowie, o których jeszcze będziemy mówić, Urbanowscy i Gellingowie, to wielkie łódzkie dynastie i no, rzeczywiście były to jedne z największych fortun w Europie, które miały swoje wzloty i upadki, które no, robiły wielkie interesy, ale były to też głośne bankructwa, które przypadają właśnie mniej więcej na te lata, o których my teraz
teraz tutaj mówimy. Ja jeszcze chciałabym troszeczkę do tego dwudziestolecia międzywojennego w tym momencie wrócić i do tych wielkich kryzysów. To znaczy tak, znaczy właśnie można powiedzieć, że okres dwudziestolecia międzywojennego są permanentne kryzysy, ale to nie tylko w skali polskiej, tylko właśnie w skali całej Europy, bo pamiętajmy o tym, że pierwszy kryzys to jest właściwie tuż po zakończeniu I wojny światowej. Niektóre państwa go tylko uniknęły, znaczy przeważnie te, które by nie były zaangażowane w działania I wojny światowej, bo on po prostu polegał na tym, że gospodarkę należało przestawić z tych torów wojennych, kiedy produkuje się zupełnie co innego i w zupełnie innym systemie, bo co innego jest potrzebne dla prowadzenia skutecznego działań zbrojnych, zwycięskiego działań zbrojnych, a co innego jest potrzebne gospodarce pokojowej, więc tutaj mamy taki pierwszy okres kilkuletniego kryzysu, polegającego na tym, że tą gospodarkę trzeba przestroić. Trzeba było również przestroić, połączyć z poszczególnych zaborów gospodarkę polską. Kiedy troszkę się wykaraskano z tych trudności, no to mamy oczywiście w Polsce kryzys polegający na tak zwanej hiperinflacji, czyli w wyniku nadmiernego wypływu pieniądza na rynek, po prostu drukowany, to był taki najprostszy sposób, aby zaradzić trudnościom gospodarczym. Mamy do czynienia z inflacją, która się już wyrwała wszelkim regułom i wszelkiej kontroli. No i tutaj wchodzi oczywiście Grabski, który powoduje ustabilizowanie gospodarki nową walutą, czyli tak zwanym złotym polskim. I zresztą z jednej strony posunięcia Grabskiego, z drugiej strony okres, który nastąpił po 26 roku, czyli po przewrocie majowym, to jest taka sytuacja dość paradoksalna, ona się bardzo często zdarza, to znaczy stabilna dyktatura pomaga dobremu rozwojowi gospodarczemu, ponieważ partnerom, którzy nawiązują kontakty z partnerami w Polsce, też niekoniecznie zależało na jakichś pryncypiach, powiedzmy sobie, politycznych. Chodziło o biznes, chodziło o interes. No więc stabilny rząd, różniący się pod tym kątem w sposób znakomity od tych rządów, które funkcjonowały przed 26 rokiem, po prostu zapewniał stabilny rozwój gospodarczy. Utarło się takie przekonanie, że lata właśnie 26, mniej więcej do roku 29, a więc niestety bardzo krótko, no to jest właśnie taki okres najświetniejszego rozwoju gospodarczego Polski międzywojennej. Czasami mówi się nawet o okresie tak zwanej modernizacji państwa, bo rzeczywiście ogromne środki finansowe, jak na skalę polską, są wkładane w rozwój ekonomiczny, w stabilizowanie gospodarki właśnie. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Dwudziestolecie międzywojenne to rzeczywiście bardzo ciekawy czas. Możemy tutaj teraz powiedzieć, że falujemy, tak? Chwilowy wzrost gospodarczy, może taki sobie, powiedzielibyśmy, i potem znów... No tylko, że niestety to było zbyt piękne, aby trwało zbyt długo, więc w związku z tym mamy później do czynienia z kolejnym potężnym tąpnięciem, czyli w latach 29-35 mamy do czynienia z wielkim kryzysem gospodarczym, który przez cały czas, właśnie to znaczy jakby nigdy nie dość przypominania tego, on się nakłada na generalnie biedę państwa polskiego pod względem ekonomicznym, słabość kapitałów prywatnych. No i do tego wszystkiego jeszcze w przypadku Łodzi nakłada się na ten problem strukturalny, o którym mówiliśmy, tak? Czyli ciągły brak rynków zbytu, ciągły brak surowców i to rzeczywiście powoduje taką ogromną czarną dziurę ekonomiczną, która trwa właściwie do 35 roku. Do czasów, kiedy steru rządu, tego rządu ekonomicznego, nie przejął Eugeniusz Kwiatkowski, który zaproponował jakby nową filozofię gospodarczą, polegającą na tym, iż państwo czynnie zaangażowało się w rozwój gospodarczy. Poprzez planowanie gospodarcze, poprzez działania o charakterze interwencjonistycznym, czyli takiego popychania gospodarki w kierunkach, które odpowiadały interesowi, że tak powiem, rynku polskiego, tak, całości polskiej gospodarki, jak i również niestety czasami przez działania etatystyczne. Dlaczego niestety? Dlatego, że to nigdy nie była doktryna polskiego rządu. Państwo przejmowało na własność rozmaite zakłady, przedsiębiorstwa, również w Łodzi, po prostu dlatego, że, mówiąc kolokwialnie, plajtowali polscy przemysłowcy. Państwo stało w związku z tym przed takim oto dylematem. Czy kultywować zasady działania wolnego rynku, dbać o czystość tych zasad, no ale w związku z tym ponosić nieuchronne koszty, czyli po pierwsze doprowadzać do masowych zwolnień pracowników tych
właśnie bankrutujących przedsiębiorstw, no i potem oczywiście wypłacać im zasiłki, czy też wchodzić jako właściciel do gospodarki, tak? To znaczy wykładać pewną sumę pieniędzy na pakiety kontrolne, ewentualnie na całkowite przejęcie przedsiębiorstwa. No i decydowano się generalnie na tą drugą opcję, to znaczy na wchodzenie do gospodarki jako właściciel. No i to jest tak zwana aktywna polityka rządu polskiego, trwająca właśnie w drugiej połowie lat 30., która powoduje no, znowu takie odbicie się od tego dna, jakim był wielki kryzys gospodarczy. No ale oczywiście, jak wszyscy wiemy, do 1939 roku, kiedy wybucha II wojna światowa. Także pod względem ekonomicznym dzieje Polski międzywojennej to jest okres bardzo ciekawy, ale w tym rozumieniu ciekawym, jakie narzuca słynne chińskie przysłowie, tak? Obyś żył w ciekawych czasach. No to pod tym kątem rzeczywiście dzieje gospodarcze Polski międzywojennej i Łodzi międzywojennej są rzeczywiście bardzo ciekawe, znaczy w sensie dramatyczne. No właśnie, czyli taki bardzo trudny okres. Jak w tym wszystkim odnajdują się łódcy fabrykanci? Bardzo różnie, to znaczy można powiedzieć w ten sposób, że tak jak na początku wspomnieliśmy, generalnie wybuch i pierwszej wojny światowej, potem odrodzenie Rzeczpospolitej, to jest taki czas, w którym z czysto ekonomicznego punktu widzenia Łódź traci. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, dlaczego. No i to oczywiście stawia dodatkowe wyzwania przed przedsiębiorstwami, przed ich właścicielami. W związku z tym nie wszystkie fortuny zostają utrzymane na powierzchni. Następuje generalnie coś, co oczywiście no, w skali tychże przedsiębiorców można by było określić mianem pauperyzacji, tak? Znaczy mówimy o pauperyzacji przedsiębiorcy, czy po prostu jego zyski są niższe. Tutaj pozwolę sobie wyjaśnić to słowo pauperyzacja, czyli proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. W tym przypadku oczywiście mówimy tutaj o łódzkich fabrykantach, ale też mówimy o czymś takim, że klasa średnia jakoby przechodzi do klasy robotniczej, czyli ogólnie takie zjawisko, które no, dość wyraźnie występuje właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Łodzi. Są przykłady łódzkich rodzin, które rzeczywiście usiłowały odnaleźć się w tej nowej sytuacji, czy powiedzmy Ajzertowie, czy przez pewien okres czasu rodzina Konów, dysponująca przedsiębiorstwami na łódzkim Widzewie, zresztą bardzo malownicza i taka rodzina, która była również przedmiotem licznych enuncjacji prasowych, nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale także takim skandalizującym, obyczajowym, ale to oczywiście kwestia zupełnie inna. Możemy również wspomnieć o tym, że próbowano łączyć siły, prawda, czyli na przykład powstawały zakłady mające charakter no właśnie takich fuzji, prawda, czyli na przykład rodzina Scheiblerów i rodzina Gromanów dokonała takiego połączenia, powstały zjednoczone przedsiębiorstwa włókiennicze, które jakby kumulowały kapitały tych dwóch do tej pory, no jakby nie patrzeć, wiodących rodzin łódzkich przedsiębiorców należących do elity. No ale znowu rzecz charakterystyczna, pewnych trudności nawet te połączone kapitały nie były w stanie pokonać. To, że wspomniałem o tych dwóch rodzinach, jest też o tyle znamienne, że w momencie, kiedy kończy się wielki kryzys gospodarczy, gdzieś około roku 33-34 właściwie, okazuje się, że on był zbyt silnym ciężarem do udźwignięcia nawet dla nich, dlatego że w sumie losy tych przedsiębiorstw są dość bliźniacze. I właśnie o tych losach będziemy rozmawiać za tydzień w programie Tydzień w Łodzi. Tymczasem przypomnę, że moim i Państwa gościem był profesor Przemysław Weingärtner z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Historii Polski Najnowszej. Rozpoczęliśmy sobie cykl programów, które będą poświęcone historii gospodarczej, przede wszystkim Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym i będziemy próbowali znaleźć coś dobrego w tym wszystkim. W tych kryzysach, o których dzisiaj było naprawdę bardzo dużo. Tymczasem ja już się z Państwem żegnam, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. O losach łódzkich fabrykantów, ale w dwudziestoleciu międzywojennym będziemy rozmawiać teraz właśnie w programie Tydzień w Łodzi za mikrofonem Katarzyna Giedroyć, a moim i Państwa gościem jest profesor Przemysław Weingärtner z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Historii Polski Najnowszej. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, już rozmawialiśmy sobie na ten temat w ubiegłym tygodniu. Do tej rozmowy właściwie wrócimy i powiedzieliśmy sobie właśnie wtedy, że dwa przedsiębiorstwa zostały połączone w 1921 roku, czyli fabryka Henryka Gromana
i firma Scheiblerów. No ale w pewnym momencie nie udało się im wytrzymać próby czasu. Mniej więcej na tym skończyliśmy. Czyli co się dzieje dalej? Co się dzieje z tą fabryką? To znaczy państwo wchodzi z pakietem kontrolnym i w końcu przejmuje na własność zarówno przedsiębiorstwa Konów, jak i przedsiębiorstwa Scheiblerów i Gromanów. Właśnie dlatego wizja bankructwa, wizja zwolnienia załogi, no jak to się mówi, na bruk. W związku z tym państwo wybiera zło mniejsze, tak? Czyli wchodzi ze swoimi środkami finansowymi, przejmuje te zakłady na własność i one od tej pory funkcjonują pod kontrolą państwa, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że to powoduje coś, co można było określić mianem zmierzchu tych łódzkich lodzermenszów, tak, tych łódzkich przedsiębiorców, no bo oni już przestają być panami sytuacji w tym mieście, które no, kiedyś właściwie tworzyli, tak, stworzyli od podstaw w drugiej połowie XIX wieku. Oni w tym czasie próbowali wprowadzać w swoich fabrykach jakieś innowacje, nie wiem, brać jakieś kredyty, ratować Tak, się. Dokładnie. Nie, no, więc oczywiście no, postępowano w ten właśnie sposób, natomiast problemem było to, co można było określić mianem słabości generalnie, słabości polskiego kapitału prywatnego z jednej strony, to znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, wielcy przedsiębiorcy, finansiści, bankierzy Polski międzywojennej w porównaniu z analogiczną grupą w Europie Zachodniej, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, no to jeżeli tamtych byśmy przyrównali do, powiedzmy, rekinów, finansjery i przemysłu, no to Polacy byli takimi nie największymi szczupakami, można powiedzieć, tak? A więc też ryby drapieżne nastawione na zysk, natomiast możliwości działania znacznie mniejsze, tak? Bo mniejsze instrumenty w portfelu po prostu. To jest jedna sprawa, a z drugiej strony państwo polskie, jako również dysponent pewnych środków finansowych mogący wspomagać tutaj w działalności firmy, no też nie należało do wiodących w tym zakresie, tak? Nie należało do wiodących, gdyż brakowało pieniędzy. No pamiętajmy o tym, że państwo polskie przeznacza ogromne środki, po pierwsze na scalenie zaborów ze sobą, po drugie na pokonanie zniszczeń wojennych I wojny światowej, po trzecie na pokonanie zniszczeń, które wynikają z wojny polsko-sowieckiej. Pojawiają się przed państwem polskim ogromne wyzwania finansowe związane z budowaniem w miarę stabilnej, jak się wtedy wydawało, struktury obronnej, to znaczy z jednej strony konieczność przeciwstawienia się rewizjonizmowi niemieckiemu na zachodzie, z drugiej strony przeciwstawienia się Rosji sowieckiej na wschodzie, to wszystko wymaga pieniędzy, natomiast tych pieniędzy nie było za dużo, więc w związku z tym te możliwości pomocy ze strony państwa, czy również uzyskiwania kredytów ze strony państwa były no, stosunkowo niewielkie. Nie było również takich rozwiązań strukturalnych na taką skalę, jak dzisiaj to widzimy, kiedy rzeczywiście mówimy o tym, iż to ten kapitał, chociaż ma swoją narodowość, no to generalnie jest międzynarodowy, tak, następują przepływy kapitału. Tego nie było, wręcz przeciwnie, wielki kryzys gospodarczy spowodował, iż państwa zaczęły stosować taką politykę gospodarczą autarki, tak, takiej samowystarczalności, to znaczy nie można było na przykład wypchnąć polskich bezrobotnych za granicę, gdyż państwa za granicą też nie chciały ich przyjmować. Nie można było zatrzymać kapitałów zagranicznych w Polsce, gdyż wielkie przedsiębiorstwa, których centrale znajdowały się za granicą, Polska należała do jednych z pierwszych krajów, z których wycofywały swoje środki po to, by ratować swoje główne siedziby i jakby gro swoich środków zgromadzonych w państwach zachodnioeuropejskich. Także rzeczywiście okres dwudziestolecia międzywojennego, można powiedzieć w ten sposób, ponieważ jeden obraz wystarczy za tysiąc słów. Przypominam sobie taką książkę historyka kanadyjskiego Kitchena, który napisał historię dwudziestolecia międzywojennego i tam polski wydawca tej książki wpadł na genialny według mnie pomysł, ponieważ na okładce tej książki była reprodukcja obrazu bodajże chyba, nie wiem, czy nie Witkacego, zatytułowanego Chaos. Więc to jest po prostu wypisz, wymaluj to, co się dzieje przez ten krótki, bardzo ciekawy, ale też bardzo dramatyczny, ciężki okres dwudziestolecia międzywojennego i w polityce, i w gospodarce. A to jest tak, że Łódź na tle innych miast wyglądała gorzej w tym czasie? To jest tak, że... Znaczy gospodarczo oczywiście. Tak, gospodarczo. To znaczy, to jest tak, że Łódź w okresie przed wybuchem I wojny światowej na tle innych miast Królestwa Polskiego wyglądała bardzo dobrze. Tak? To rzeczywiście czasami używa się takich określeń, przecież ukuli je publicyści, ale historycy przeciwko nim nie protestują specjalnie. Tak? Polski Manchester, tak? Czyli wielki ośrodek przemysłu włókienniczego. Polskie Klondike, tak? Czyli ta gorączka złota wynikająca z funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, z funkcjonowania banków,
z tego tak zwanego złotego łódzkiego interesu, prawda? No właśnie, bo tutaj widać, że ważny jest punkt odniesienia, bo jeśli cofniemy się i zobaczymy, że Łódź rzeczywiście tak dobrze prosperowała i była tym polskim Manchesterem, to ona w dwudziestoleciu międzywojennym będzie wyglądała źle. Natomiast jest wiele bardzo pozytywnych artykułów i wiele takich dobrych słów na temat Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym i tym, jak radzili sobie fabrykanci. I za chwilę mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiać. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Takie określenie, że Łódź była polskim Manchesterem. Oczywiście mamy tutaj na myśli gospodarkę i dobrze prosperujące miasto przed I wojną światową, czyli w XIX wieku, bardzo mi się podoba. Przypominam sobie też takie określenie, którego zresztą sam używam, chcąc w jakiś tam sposób uświadomić studentów, o czym my właściwie mówimy, kiedy mówimy o Łodzi przed I wojną światową. Jest takie określenie, że Łódź była taką perłą w koronie Romanowów, prawda? Czyli to jest to słynne nawiązanie do określenia, że Indie to jest ta perła w koronie monarchii brytyjskiej, prawda? Królowej Wiktorii. Więc to porównanie wcale nie jest na wyrost, bo to rzeczywiście jest najszybciej rozwijające się miasto na zachodnich rubieżach państwa rosyjskiego. Przypomnijmy, przez pewien okres czasu to jest miasto najszybciej rozwijające się na świecie, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się struktury, infrastruktury miejskiej. Zresztą negatywnym tego skutkiem było to, że często ta zabudowa miała charakter chaotyczny. Przedsiębiorcy chodziło o to, by zbudować fabrykę mniejsza, o to na jakim planie i jak to się miało do reszty miasta, prawda? No ale takie były koszty takiego bardzo dynamicznego, ekspresowego, można powiedzieć, rozwoju. Więc tym bardziej słabe wyniki gospodarcze Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego bardziej biły w oczy, prawda? Tym bardziej były widoczne. No bo tak jak mówię, dochodził element podstawowy zupełnie, tak? Żadne chyba z innych miast polskich, właściwie na 100%, nie było aż tak mocno nakierowane, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, na bardzo określony rynek zbytu i rynek surowcowy. Więc w związku z tym automatyczne odcięcie i jednego, i drugiego, takie bardzo bolesne, bardzo dramatyczne, spowodowało, że no po prostu miasto stanęło w jakimś sensie nad taką przepaścią ekonomiczną i właściwie można było powiedzieć, że to znakomicie, że tak jak dano sobie radę, to dawano sobie radę w Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Z drugiej strony tak zastanawia mnie, ponieważ no, w Łodzi rozwijał się przemysł bardziej włókienniczy, bardziej banki i w tą stronę idąc, a ten przemysł zbrojeniowy, który rozwijał się wszędzie w Polsce w tym czasie I wojny światowej, to w Łodzi aż tak bardzo się nie rozwijał. Trzeba było przekwalifikowywać, tak bardzo zmieniać, nie wiem, toru, żeby iść w innym kierunku. To znaczy tak, no to rozróżnimy dwie rzeczy. Po I wojnie światowej, oprócz generalnego problemu związanego z brakiem Rosji jako odbiorcy i dostarczyciela surowców, dochodzi problem związany z tym, że przedsiębiorcy, kiedy ewakuowali się na wschód, no oczywiście do czego mieli prawo, tak? Wywozili swój park maszynowy, czyli krótko mówiąc ogołacali łódzkie fabryki. Ten sprzęt w ogromnej mierze już oczywiście nie wrócił. W okresie wojny Łódź dostąpiła również bardzo bolesnej degradacji demograficznej. To znaczy z około, powiedzmy sobie, 600-700 tysięcy ludzi, którzy zamieszkiwali w Łodzi przed I wojną światową, pozostało raptem połowa, 300 tysięcy. No, część po prostu uciekała przed wojną, część wyjeżdżała razem z fabrykami, część udawała się na prowincję, bo tam łatwiej było przeżyć, to znaczy było bliżej do żywności, prawda? I to jest jakby podstawowy taki element, który o tym decydował. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie, którzy mieszkali w Łodzi, robotnicy, ta rzesza robotnicza, no to byli ludzie często w pierwszym, w drugim pokoleniu pochodzący tutaj z prowincji, tak, z okolic podłódzkich, z okolic wiejskich, gdzie mieli swoje rodziny. Więc kiedy przyszła wojna, a w mieście nastąpiły trudności aprowizacyjne, no to oczywiście uciekano do tych rodzin, prawda, które chętnie, no chętnie lub niechętnie w każdym razie przygarniały tych, którzy wcześniej chcieli robić, oczywiście na ich poziomie, czy w ich skali karierę, prawda, w ziemi obiecanej. Więc bezpośrednio po I wojnie światowej, po pierwsze, miasto musi wzrosnąć, jeśli chodzi o liczbę ludności. Po drugie, no trzeba uzupełnić te wszystkie braki, które występują, jeśli chodzi o możliwość produkowania. To się oczywiście pogłębia w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego.
Natomiast jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to problem raczej polegałby na tym, że w okresie drugiej połowy lat 30. no Łódź rzeczywiście nie była przewidywana, tak, w planach gospodarczych rządu jako takie miejsce, taki ośrodek, w którym by ten przemysł zbrojeniowy się rozwijał. Bo pamiętajmy o tym, że taką ideą Kwiatkowskiego, którą realizował, było stworzenie tak zwanego trójkąta bezpieczeństwa, czyli stworzenie tak zwanego COP-u, Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była taka sztandarowa inwestycja w widłach Wisły i Sanu i tam ten przemysł zbrojeniowy miał być przede wszystkim ulokowany. Tylko że pamiętajmy też o tym, że przemysł zbrojeniowy, no to jest oczywiście broń, tak, to jest amunicja, wyposażenie wojska, no ale wojsko musi się mieć też w co przyodziać, prawda? Czyli to nie jest tak, że Łódź nie czerpała swoich korzyści, nie miała potencjalnych korzyści z tego, co określano mianem gospodarki nastawionej na wzmożenie obronności państwa. Tylko no rzeczywiście, no armat tu nie produkowano. No dobrze, powiedzmy, co robiły władze Łodzi, żeby nawet doraźnie, ale nie tylko doraźnie, nawet no, w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu spowodować, żeby ta Łódź się lepiej rozwijała. To znaczy tutaj też możliwości działania były dość ograniczone, jeśli chodzi o wojewodów, tak, województwa łódzkiego, czyli tych, którzy reprezentowali, znaczy państwo, tak, rząd polski w kontekście lokalnym, jak i również jeśli chodzi o włodarzy miasta wynikających, że tak powiem, z wyboru miejscowego samorządu, tak, czyli mówimy tutaj o prezydentach miasta, o Radzie Miejskiej. Problem był jeden i podstawowy, znaczy brak pieniędzy, prawda? Co nie zmienia faktu, że na przykład czy wojewodowie łódzcy, czy prezydenci miasta Łodzi, no byli aktywni, jeśli chodzi o próby poszukiwania, stosowali to, co można było określić mianem tak zwanej promocji gospodarczej, tak? Znaczy usiłowali być pomocni. Panie profesorze, bo brzmi to tak, jakby oni się starali, ale im to nie za bardzo wychodziło. To chyba nie tak miało zabrzmieć. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Ale zanim jeszcze raz zapytam pana, panie profesorze, właśnie o to, co robili włodarze miasta, żeby pomóc, żeby wspomóc łódzkim fabrykantom, to chciałabym jeszcze wspomnieć jedną rzecz, że kontakty Henryka Gromana z Eugeniuszem Kwiatkowskim spowodowały, że firma otrzymała kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego i firma próbowała się wtedy ratować. Był to okres dwudziestolecia międzywojennego. Znakomitym posunięciem opisywanym przez historyków było również zatrudnienie Władysława Lipińskiego, który został dyrektorem handlowym fabryki. Towar sprzedawano nie przez hurtownię, ale przez sieć własnych sklepów, które otwarto w całym kraju, otwierano je w całym kraju właśnie. No i mimo wszystko jednak wtedy fabryka Scheiblera i Gromana była największym zakładem włókienniczym w Polsce. Jeszcze tutaj wymienię, co produkowali, między innymi popeliny, muślin, batasty, a nawet płótno balonowe. Wytwarzano także tkaniny wigoniowe, sybiry i brachany. Specjalnie powiedziałam te nazwy, ponieważ no, to były też pewne nowości w tym czasie i pewne produkty luksusowe, ale także produkty oczekiwane na rynku. Ja bym chciała jeszcze tutaj wrócić do tego, co ci włodarze robili, w jaki sposób oni promowali tych łódzkich fabrykantów, w jaki sposób ich wspierali, nawet jeśli było to tylko takie wsparcie pozorne, powiedzmy. Usiłowali być tymi promotorami, którzy na przykład za granicą, czy też w innych miastach Polski usiłują zadbać o połączenia gospodarcze, ekonomiczne, o zawiązywanie porozumień, usiłują w jakiś sposób legitymizować, uwiarygadniać łódzkich przedsiębiorców w oczach chociażby partnerów ewentualnych zagranicznych, usiłują pomagać chociażby w przygotowywaniu transportów surowców dla łódzkiego przemysłu włókienniczego. Natomiast ta pomoc siłą rzeczy mogła mieć właśnie raczej taki charakter, byśmy powiedzieli, nie tyle prostego zastrzyku finansowego, ile właśnie organizowania dobrego klimatu, tak byśmy to określili. Poza tym pamiętajmy o tym, że znaczy dwudziestolecie międzywojenne jest w ogóle okresem i Łódź jest tego też dobrym przykładem. To jest taki czas i takie miejsce, gdzie występują ogromne dysproporcje społeczne, dysproporcje gospodarcze. Więc można było również powiedzieć w ten sposób, że o ile problemem dla wojewodów, czy prezydentów, czy władz miasta było dopomaganie rozwojowi rodzimej gospodarki i wspomaganie w ich wysiłkach gospodarczych no tych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, oczywiście nowych lodzermenszów, o tyle znacznie większym problemem w sensie ewentualnego wystąpienia jakby skali trudności była pomoc tej ubożejącej ludności miasta, czyli nie tyle pracodawcom, co raczej pracobiorcom, prawda? I to przybierało rozmaite kształty organizowania rozmaitego typu chociażby robót publicznych,
gdzie zatrudniano ludność, która była bezrobotna. Z jednej strony, no, bywały również takie dość kuriozalne w ogóle wypadki, jak takie, że na przykład członkowie magistratu miejskiego zasilali, to znaczy sobą, wchodzili w skład, tak, patronowali przedsięwzięciom takim chociażby jak komitety pomocy strajkującym, czyli polegało to na tym, że strajk był wymierzony w łódzkich przedsiębiorców, natomiast przedstawiciele miasta czy też rady miejskiej wchodzili w skład komitetów, które organizując pomoc dla tychże strajkujących, no siłą rzeczy opowiadali się jako strona w tym konflikcie. Co czasami również niekoniecznie chroniło ich przed gniewem ludu, tak byśmy to nazwali. No takim przykładem najbardziej dramatycznym w okresie Polski międzywojennej, no to jest słynny mord na prezydencie Cynarskim, prawda, który został zamordowany, przypomnijmy, prezydent Łodzi z takiego nadania, byśmy nazwali, narodowego, tak, on był narodowcem, ale jego mord nie miał charakteru o tyle politycznego, że nie wynikał jakby z sympatii narodowych tego prezydenta, tylko wynikał po prostu z tego, znaczy zabił go po prostu bezrobotny, który wcześniej usiłował znaleźć pracę, czy też zwracał się o pomoc do instytucji miejskich. No i dla niego ten prezydent miasta, prawda, w przypadku braku tej pomocy ze strony tych instytucji był tym symbolem, prawda, w którego trzeba było uderzyć. Więc to rzeczywiście nie ma cienia przesady w tym, że w Łodzi buzowały te emocje gospodarcze, emocje polityczne. No a sprzyjała temu taka, a nie inna kondycja ekonomiczna miasta, tak. No gospodarczo nie działo się w Łodzi najlepiej. Były jakieś postacie, jakieś osoby, które można by wymienić jako właśnie takie, nie wiem, dążące do tego, żeby ta gospodarka się coraz lepiej rozwijała. Jakieś pomysły. Mm-hmm. To znaczy tak, no, mamy takie inicjatywy, chociażby łódzcy przedsiębiorcy wchodzący w skład związków takich ogólnopolskich, gospodarczych, Lewiatana chociażby, czy też szukający, organizujący pomoc dla przemysłu włókienniczego w Łodzi już, że tak powiem, w skali europejskiej. No, jednym z takich przykładów może być taki łódzki przedsiębiorca, którego zresztą losy są dość dramatyczne, chociażby Robert Geyer, tak? Czyli ten ostatni potomek, jeśli można tak nazwać symbolicznie, wielkiego rodu, tego, który de facto Łódź założył, bo przecież Ludwik Geyer to jest ten, który zakłada Łódź Przemysłową, to jest twórca pierwszej łódzkiej fabryki. Jego potomek, przypomnijmy, całkowicie spolonizowany, pada ofiarą mordu wykonanego przez gestapo, tak, przez niemieckie służby specjalne już w momencie wybuchu II wojny światowej, kiedy mamy do czynienia z okupacją Łodzi, jako zbyt propolski, znaczy jako ten, który chroni Polaków, który przeciwstawia się polityce niemieckiej, polityce nazistowskiej. No więc tenże właśnie przemysłowiec chociażby jeździł za granicę, usiłował doprowadzać do tworzenia porozumień gospodarczych, ekonomicznych, których efektem miało być chociażby sprowadzenie surowców dla przemysłu włókienniczego do Łodzi. A o tych postaciach porozmawiamy na pewno jeszcze za tydzień. Tymczasem dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Tydzień. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Zapraszam na kolejną, ostatnią już część rozmowy poświęconą Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest program Tydzień w Łodzi. Za mikrofonem Katarzyna Giedroyć, a ze mną jest mój gość, profesor Przemysław Weingartner z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak mam nadzieję pamiętacie, pan profesor jest z Wydziału Filozoficzno-Historycznego z Katedry Historii Polski Najnowszej, a wracamy do tematu sprzed tygodnia, czyli łódzcy przemysłowcy. Jakie oni podejmowali działania, aby podnieść się gospodarczo? Czy nawiązali jakieś stosunki z zagranicą? Łódzcy przemysłowcy wchodzili w skład delegacji państwowych, które na przykład pojawiały się, i delegacji przemysłowców, które pojawiały się chociażby na terenach azjatyckich, na terenach Kaukazu, gdzie usiłowano w jakiś sposób doprowadzić do takiej rewitalizacji połączeń ekonomicznych. Przypomnijmy, ogromne też plantacje bawełny na terenie dawnego Imperium Rosyjskiego mieli łódzcy przedsiębiorcy, którzy stamtąd czerpali po prostu surowiec dla swoich fabryk, więc takich przykładów rzeczywiście można byłoby przytaczać wiele. No, Robert Geyer chociażby także zasłużył się jako ten, który usiłował wykorzystywać swoje stanowisko, w dobrym tego słowa znaczeniu, wykorzystywać swoje stanowisko konsula honorowego Finlandii w Łodzi i dbał rzeczywiście o te stosunki ekonomiczne, nie tylko kulturalne, na tyle, na ile mógł to czynić konsul honorowy. Oczywiście wkładając to własne fundusze, własne pieniądze, bo taki jest status funkcjonowania konsula honorowego, chociażby właśnie no, z Suomi, tak, czyli z tym krajem skandynawskim.
Warszawskim. Natomiast oczywiście druga sprawa, niezależnie od tego, na ile były to widoczne i na ile były to aktywne działania, to to, jakie skutki one mogły przynieść w takiej, a nie innej, ja przez cały czas do tego powracam, bo musimy mieć to przed oczami, sytuacji ekonomicznej, jaką była sytuacja ekonomiczna Europy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czyli wymieniliśmy tutaj fabrykantów, którzy podejmowali jakieś działania, aby polepszyć swoją sytuację, czy też ogólnie sytuację gospodarczą miasta. No, ale możemy też powiedzieć o włodarzach miasta, tak? No z jednej strony można wspomnieć postacie chociażby prezydentów łódzkich z okresu lat 20., tak, czy Aleksego Rzeskiego, czy Bronisława Ziemieckiego, także, czy chociażby właśnie tego Cynarskiego, o którym wspominaliśmy, czy pierwszego, czyli Leopolda Skulskiego, ale z drugiej strony też w latach 30. mamy taką sytuację, kiedy oczywiście na skutek sytuacji politycznej w kraju, tak, przypomnijmy, w 26 roku przewrót majowy, rządy przejmuje obóz pomajowy. Czyli mamy do czynienia z dyktaturą, najpierw dyktaturą Józefa Piłsudskiego, potem dyktaturą takiego triumviratu jego następców, czyli ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, prezydenta Mościckiego i generalnego inspektora sił zbrojnych Edwarda Śmigłego-Rydza. No więc w tym okresie czasu mamy do czynienia z taką sytuacją, że Łódź jest miastem politycznie niepokornym, tak? Dlatego, że tutaj generalnie walka toczy się o rząd dusz pomiędzy dwoma obozami, obozem narodowym i obozem socjalistycznym. Piłsudczycy w Łodzi są w mniejszości, no więc kiedy zostają wybrani włodarze miasta, którzy nie odpowiadają linii państwa, więc są zamieniani na tak zwanych prezydentów włodarzy miasta komisarycznych. Ale jeżeli mówimy o tych postaciach, takich chociażby jak prezydent wojewódzki, czy Głazek, czy Godlewski, to jest rzecz charakterystyczna, że niezależnie od tego, iż oni byli tymi włodarzami z nadania rządu, prawda, niedemokratycznymi, no bo byli niedemokratycznymi, to z drugiej strony oni byli również bardzo aktywni na polu, którym można byłoby nazwać jako taką próbę aktywizacji gospodarczej Łodzi, tak, inicjatyw gospodarczych, nie tylko gospodarczych, także oświatowych, kulturalnych na terenie miasta, tak, czyli jakby ich status niedemokratycznego włodarza to było jedno, ale niewątpliwe wysiłki i pewne sukcesy, jakie również odnosili na polu, na którym trudno było odnosić sukcesy, bo mieli puste kieszenie generalnie, to jest kwestia zupełnie inna, to jest tak trochę na mniejszą skalę, jak w przypadku Warszawy mamy do czynienia z prezydentem Starzyńskim, o którym oczywiście dzisiaj pamiętamy przede wszystkim jako o tym, który był bohaterskim obrońcą Warszawy z 1939 roku, jego słynne przemówienia do mieszkańców stolicy i do przedstawicieli władz państwa polskiego, zagrzewające jakby w oporze warszawiaków przeciwko niemieckiemu oblężeniu, które miało miejsce we wrześniu 1939 roku, ale to też był prezydent komisaryczny, tak? To znaczy on był z tego nadania rządowego, można powiedzieć, no, dyktator, tak? Jeśli chodzi o miasto, tym niemniej jego działania gospodarcze, próba budowania tego, co nazywano Wielką Warszawą, no to w sferze projektów, które oczywiście nie zostały zrealizowane, bo nastąpił wrzesień 1939 roku, no muszą budzić ogromny szacunek i uznanie. A moglibyśmy wymienić kilka tych sukcesów? Tychże włodarzy miasta, tak? to można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o Aleksego Rzeskiego, no to chociażby, no z jednej strony zasłynął jako ten, który położył wielkie zasługi w rozwoju łódzkiego oświaty, łódzkiego szkolnictwa, tak, czyli konkretne inicjatywy budowy budynków szkolnych. Zresztą to był socjalista, Piłsudczyk, to była taka jego idea społeczeństwa obywatelskiego, prawda? Poza tym, no kwestia ubezpieczeń społecznych, tak, to jest ten włodarz miasta, który, że tak powiem, upowszechnia w Łodzi ten właśnie obyczaj. No, nam się dzisiaj wydaje czymś zupełnie oczywistym, ale wtedy takim oczywistym to nie było. Czy chociażby w okresie rządów prezydenta Cynarskiego pierwsze próby, jak się okazało, finałowo nieudane, ale rozbudowy łódzkiej kanalizacji, tak? No, przypamiętajmy o tym, że Łódź była miastem, która cierpiała w okresie dwudziestolecia międzywojennego właśnie przez ów niedorozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, tak byśmy to określili, a przecież to jest długa w ogóle epicka historia, która się ciągnie jeszcze od okresu przed wybuchem I wojny światowej, kiedy oczywiście ciągle znać dawała o sobie ten element, do którego ciągle wracamy, bo trzeba do niego niestety wracać, znaczy brak pieniędzy, prawda? Ale tym niemniej to jest ten, który pracę także rozpoczyna. Czy chociażby w przypadku tych prezydentów komisarycznych drugiej połowy lat 30. Tak, właśnie padły już tutaj te nazwiska, czyli Wacław Wojewódzki, Wacław Głazek, czy też Mikołaj Godlewski. O ich osiągnięciach już za chwilę. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi.
czyli teraz powiemy o działaniach, sukcesach prezydentów komisarycznych, prezydentów z nadania lat 30. XX wieku. No to są działania mające na celu właśnie, to jest to, o czym mówiłem na początku, próby połączenia, tak czy inaczej zawiązywania porozumień ekonomicznych pomiędzy Łodzią a innymi ośrodkami miejskimi w Polsce, tudzież za granicą, patronowania takim porozumieniom, po prostu, żeby nadać rozmach temu kołu zamachowemu, jaki miał być znowu przemysł włókienniczy w Łodzi. Czyli tutaj jest tak, że te rzeczy takie dookoła, na przykład inicjatywy kulturalne, inicjatywy w edukacji, w oświacie, inicjatywy takie w życiu społecznym, one wpływają też dobrze, znaczy no dobrze jak na te warunki, tak? Na gospodarkę. Moglibyśmy tak powiedzieć rzeczywiście, ale to jest oczywiście kwestia, bym powiedział, bardzo dalekiej perspektywy, tak? Mm-hmm. Tak, bo jak wprowadzamy obowiązek szkolny, na przykład, oczywiście, to wiadomo, walka że to z analfabetyzmem, wykształcenie, za tak, ileś lat, tak? Wykształcenie ludności, stworzenie świadomego, wykształconego pracownika jest elementem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu, no ale to jest jeden tylko z elementów, tak? Muszą być fundusze, muszą być środki na uruchomienie gospodarki, muszą być partnerzy, którzy są partnerami w tej wymianie handlowej, w wymianie gospodarczej, także, a z drugiej strony to jest interesujące, że no w tym zakresie, w jakim można było rzeczywiście uzyskać wymierne rezultaty, no to o te rezultaty dbano, tak? Tyle tylko, że one same w sobie nie mogły decydować o takim nowym boomie gospodarczym Łodzi, takim na skalę właśnie drugiej połowy XIX wieku. Czyli Łódź generalnie jest biedna w okresie dwudziestolecia i Łódź ludzie... w okresie dwudziestolecia międzywojennego boryka się z bardzo licznymi trudnościami gospodarczymi, z bezrobociem, z brakiem możliwości zbytu swoich towarów, również z brakami, jeśli chodzi o rynek surowcowy, jak i również z trudnościami wynikającymi z tego, że to miasto wymagało modernizacji, tak? Bo przypomnijmy, to miasto, my mamy czasami taki nieco, wydaje mi się, zaburzony okres, kiedy obraz Łodzi drugiej połowy XIX wieku, kiedy mówimy o wielkiej metropolii rozwijającej się rzeczywiście wspaniale, jeśli chodzi o wskaźniki przemysłowo, no to musimy również pamiętać o tym, że to miasto powstawało na pniu jakby, tak? To znaczy to jest tak, że były wspaniałe fabryki przedsiębiorców, były wspaniałe wille i były dzielnice biedoty i były niepokryte nawet kostką brukową ulice. Część publicystów mówiła z przekąsem o tak zwanej kolorowej Łodzi, bo przecież kiedy wychodziło się na łódzkie ulice, no to po prostu nimi lały się jakieś kolorowo, oczywiście szkodliwe dla zdrowia, woda zabarwiona chemikaliami, farbami pochodzącymi z łódzkich fabryk. To zresztą nawet portretował swego czasu Władysław Reymont w swojej książce Ziemia Obiecana, kiedy jest tam pokazany taki spacer jednego z głównych bohaterów, bodajże Moryca Welta, który właśnie idzie tą ulicą łódzką, no i towarzyszą mu rynsztoki, w których płynie właśnie ta wymieszana farba z łódzkich fabryk. No, to, co było dobre w okresie pionierskim, kiedy zwracano uwagę na to, żeby zbudować jakiekolwiek mury i wstawić tam maszyny, no to już nie wystarczało w okresie, kiedy mówimy o niepodległej Polsce i mówimy o bardzo licznym, ponad 600 tysięcy mieście, gdzie właśnie mamy do czynienia z tworzącymi się szkołami, siecią oświatową, gdzie ludność po prostu chce żyć także na godziwym poziomie, prawda? Więc jakby ta potrzeba modernizacji też była dojmująca. Czyli na przykład te miasta, w których, nie wiem, tworzy się centralny okręg przemysłowy, to tam żyło się lepiej? No, siłą rzeczy można powiedzieć tak, że znaczy centralny okręg przemysłowy, to musimy też jeszcze powiedzieć, że to była inicjatywa, wynika i jego umiejscowienie. Było kilka takich charakterystycznych jakby przesłanek, które zadecydowały, że Eugeniusz Kwiatkowski i jego doradcy zdecydowali się właśnie na utworzenie tego polskiego centrum przemysłu obronnego, jeśli można tak powiedzieć, tak zbrojeniowego właśnie tam. Znaczy po pierwsze to był łatwy dostęp do względnie taniej energii, czyli do tak zwanego białego węgla, czyli krótko mówiąc siła spadku wód, tak? Tam były rzeki, to jest teren górski, na którym można było zbudować elektrownie wodne i w ten sposób stosunkowo tanio czerpać energię. Co oczywiście wymagało się dlatego, że trzeba było te elektrownie zbudować, a więc na to też trzeba było znaleźć pieniądze. Po drugie, obecność surowców mineralnych i naturalnych w ogromnej ilości, jak na tą skalę polską. Po trzecie, taki element pewnej już strategii gospodarczej, czyli chodziło o to, że ten COB miał być umieszczony na styku dwóch Polsk, jeśli można tak powiedzieć, Polski A i Polski B, czyli miał stanowić taki łącznik i równocześnie niwelator różnic pomiędzy nimi, tej Polski zachodniej i Polski wschodniej. Ale jakby dojmującym taką przesłanką było to, że to był obszar, na którym było ogromne bezrobocie. A więc centralny okręg przemysłowy
powiedzmy tak, nie tyle stworzył z tego miejsca kwitnący ośrodek przemysłowy w Polsce, co właśnie miał być takim remedium, miał być lekarstwem na ogromne bezrobocie i biedę ludności, która tam do tej pory mieszkała, bez możliwości zatrudnienia. A więc to był raczej ten proces dźwigania w górę, niż budowania dobrobytu, tak bym to określił. A kiedy Łódź wyjdzie z tego regresu? To znaczy, mówimy o Łodzi obecnej, czy mówimy o Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To znaczy właśnie, jeżeli przyjmiemy, a historycy gospodarczy i regionaliści tak przyjmują, że mamy do czynienia w Łodzi przed II wojną światową z takim kryzysem ekonomicznym, który ma nie charakter okazyjny, tylko ma charakter strukturalny. No to właściwie Łódź nie wychodzi z niego do 1939 roku. To znaczy, można powiedzieć tak, że ta sytuacja ekonomiczna miasta faluje, tak? To znaczy, że ona nie do końca jest taka zła, czyli raz jest lepsza, innym razem jest gorsza. Myślę, że to wyjaśnimy już za chwilę. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Łodzi. Czyli wyjaśnijmy, co to znaczy, że mamy w dwudziestoleciu międzywojennym w Łodzi gospodarkę falującą. Po pierwszej wojnie światowej jest rzeczywiście niezbyt dobra. W okresie hiperinflacji jeszcze się pogarsza. Stabilizuje się w okresie reform Władysława Grabskiego. Ulega pewnej poprawie w okresie modernizacji tak zwanej, czyli w latach 26-29. Potem jest ogromne tąpnięcie, spadek w dół w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i stopniowo nowe dźwiganie w drugiej połowie lat 30., wtedy kiedy angażuje się w to rząd poprzez swoją tak zwaną aktywną politykę gospodarczą, ale no to musimy wiedzieć, jakby mieć skalę, tak? Znaczy Łódź w okresie II Rzeczypospolitej schyłku lat 30., jeśli chodzi o wskaźniki rozwoju gospodarczego, to ona właściwie dopiero zaczyna pod koniec tego okresu międzywojennego dorównywać temu polskiemu Manchesterowi sprzed pierwszej wojny światowej, nie osiągając jego poziomu. Oczywiście to zależy, o jakich wskaźnikach mówimy, bo jeżeli chodzi o względny dobrobyt ludności żyjącej w Łodzi w okresie zaborów, wtedy kiedy no, była po prostu siłą roboczą, tak? A ludności Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, no to sytuacja jest o wiele korzystniejsza, tak? O żadnej oczywiście pomocy rządowej w przypadku bezrobotnych, pozbawionych pracy, wyrzucanych z fabryk, w okresie budowy tej potęgi gospodarczej w drugiej połowie XIX wieku oczywiście nie ma mowy. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego mamy pakiety socjalne, mamy ochronę, mamy roboty publiczne, mamy próby, że tak powiem, aktywizowania gospodarczego Łodzian. Państwo w tym czynnie uczestniczy, włodarze miasta w tym czynnie uczestniczą. Natomiast to nie zmienia faktu, że jeżeli chodzi o wskaźniki takich, powiedzmy sobie, rekordów gospodarczych, produkcji, no to Łódź w okresie dwudziestolecia międzywojennego ma się nijak do okresu Ziemi Obiecanej. To zależy, jaki wskaźnik po prostu będziemy brali pod uwagę. No tak, ale mimo wszystko, co prawda Łódź już nie jest tym Manchesterem, ale jednak na tle Polski nie wypada jest, nie, no i oczywiście w skali porównawczej Łódź jest jednym z większych ośrodków miejskich, skupisk ludności, tym, które również liczne osiągnięcia ma na swoim koncie, jeśli chodzi o coś, co można było określić mianem takiej kulturowej, oświatowej modernizacji miasta. Natomiast bolączką są rzeczy, które właściwie były nie do przewalczenia w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy tu nie było mowy o takim nadaniu pewnego rozpędu gospodarce miasta, po prostu zwyczajnie nie było na to środków. I już podsumowując tę naszą rozmowę, co możemy powiedzieć? Co możemy powiedzieć na podsumowanie tej rozmowy, to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy mi się wydaje, że takim podsumowaniem może być jakby też spojrzenie na Łódź dzisiejszą, tak? Bo wydaje się, że to, przed czym jakby stają, tak, łodzianie, władze miasta, generalnie także włodarze województwa, to jest konieczność odpowiedzi na pytanie o strategię, tak? Znaczy, jaka ma być strategia dla Łodzi? Tutaj to jest rzecz kluczowa. Oczywiście ta strategia musi być opracowana w oparciu o realne parametry, tak? Znaczy, miasto musi się, to jest moim skromnym zdaniem, jako historyka, który widzi podobne problemy w przeszłości, więc jakby, no, jeśli mamy przyjąć taką zasadę, że historia jest nauczycielką życia, chociaż oczywiście tak, cynicy zawsze powiedzą, że jeżeli kogokolwiek, kiedykolwiek i czegokolwiek nauczyła, to tylko tego, że nigdy nikogo i niczego, prawda? No ale dobrze, przyjmijmy, że patrzymy optymistycznie, jednak uważamy, że powinna być tą
nauczycielką życia, no to przed miastem trzeba postawić jakby pewną strategię rozwoju, tak? To znaczy musi być określony cel, do którego to miasto dąży. Czy to ma być centrum o charakterze intelektualnym, czy centrum o charakterze handlowym, czy centrum o charakterze przemysłowym, czy ewentualnie można połączyć te wszystkie elementy. Natomiast tutaj no, musi istnieć jakiś projekt, tak? Pomysł na miasto, to tak bym to określił. Bo to nie zapewni sukcesu, ale z pewnością może go ułatwić. Czyli nasi włodarze mogą korzystać z pomysłów dwudziestolecia międzywojennego? Ja myślę, że tak. No przecież pamiętajmy o tym, że hasła tak zwanej chociażby Wielkiej Łodzi, a więc takiej wielkiej aglomeracji przemysłowej, które padały i padają obecnie, no to przecież nie są niczym nowym w kontekście dwudziestolecia międzywojennego. To tam wtedy właśnie ostatni wojewodowie przed wybuchem II wojny światowej, czy Hałkę Nowak chociażby, czy Józewski, no to są ci włodarze województwa, którzy właśnie głoszą taką potrzebę, tak? Budowy Wielkiej Łodzi, tak samo jak mówiono o budowie Wielkiej Warszawy w czasach Stefana Starzyńskiego, prezydenta stolicy. I tak samo dziś mówimy o budowie Wielkiej Łodzi? Nie wiem, czy mówimy do końca poważnie, natomiast wydaje się, że stworzenie pewnej wizji rozwoju miasta, z której być może realizacji uda się ostatecznie osiągnąć 80%, może 70%, no jest pewną jakby koniecznością, tak? To znaczy trzeba postawić pewien cel przed miastem, tak mi się wydaje, tak? Znaczy miasto nie może i ludność miasta nie może być taką łódką, która pływa po powierzchni wody i w zależności od tego, jak poniosą ją prądy, to może płynąć w różnych kierunkach, bądź na szerokie wody i dotrzeć do celu, bądź też ugrzęznąć na mieliźnie, tak? Po prostu trzeba mieć pewną koncepcję rozwoju miasta. I myślę, że tą konkluzją zakończymy dzisiejszy program. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A o historii Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym, o tym, jak te lata zapisały się w historii łódzkich kronik, o sytuacji gospodarczej miasta rozmawiałam z profesorem Przemysławem Weingartnerem z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem program Tydzień w Łodzi dobiegł już końca i spotkamy się dopiero po przerwie wakacyjnej. Do usłyszenia.